Będę starał się powiedzieć dzisiaj, nie wiem jak Duch Święty mnie zwiedzie, na temat naszego zaangażowania w Kościół, we wspólnotę Kościoła. Bo to jest takie piękne, kiedy człowiek się angażuje całym sercem i tym wszystkim, co ma. W to środowisko, w którym jest. I słuchajcie, Pan Jezus, jak doskonale wiemy, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, Ewangelię, powołał Kościół w dniu zesłania Ducha Świętego. I Kościół z natury rzeczy jest czym? Wspólnotą ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa, ochrzczonych w Jego imię, w imię Trójcy Świętej, tak? I Kościół jest nie tylko budowlą, do której chodzimy, pisaną przez małe K, ale również wspólnotą. Wspólnotą ludzi pielgrzymujących, pokutujących i zbawionych. A więc mamy Kościół triumfujący, pokutujący i pielgrzymujący. Triumfujący to, kto wie, z katechezy, Kościół triumfujący, co to będzie za Kościół? Kogo byśmy zaliczyli do tego Kościoła? Nie, triumfujący to jest właśnie zbawiony, siostro, dokładnie. Czyli ci wszyscy, którzy już przeszli przez czyściec. Czyli wszyscy święci i tak dalej, i tak dalej. To jest Kościół triumfujący. Kościół pielgrzymujący to jesteśmy my. Ponieważ my pielgrzymujemy do Królestwa Niebieskiego. W drodze właśnie po to, by osiągnąć życie wieczne. A Kościół pokutujący właśnie to jest Kościół, to jest czyściec. Kiedy ja tam jestem i się oczyszczam z win grzechowych, tak? Po to mamy odpusty. Różnego rodzaju za odmówienie różańca przed Najświętszym Sakramentem z rozmyślaniem i tak dalej, i tak dalej. Za pielgrzymkę też jest odpust. Kiedy się pomodlimy, jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, przyjmiemy komunię świętą. Po to, by właśnie ta kara za grzechy już odpuszczone, tak, które ja popełniam, też mam jakieś kary. Ta kara za te winy została zgładzona, a więc żeby ten czyściec po prostu był krótszy. To są odpusty. To tak, nawiasem mówiąc. Jako że jesteśmy wspólnotą, to na rzecz tej wspólnoty jakoś zawsze działamy. Tak? Każdy z nas współpracuje na tą wspólnotę Kościoła. W różny sposób. Po pierwsze, wypełniając swoje powołanie. Powołaniem każdego chrześcijanina jest co? Jest życie w świętości, wierzę dokładnie, i ewangelizacja. Czyli głoszenie Chrystusa. To jest nasze podstawowe i pierwsze powołanie. Dwa. Żyć w świętości, a więc ja muszę robić wszystko tak w moim życiu, żeby Jezus był na pierwszym miejscu w moim życiu, żeby był najważniejszy i czynem, słowem i przykładem mam iść i głosić Chrystusa. I później mamy dopiero poszczególne powołania. Tak? Powołanie do kapłaństwa, do życia rodzinnego, do życia zakonnego i powołanie do życia w samotności. Tak? Później jeszcze tam są specjalizacje tych powołań, żeby nie było. Czyli to, co wykonujemy w naszym życiu, tak? Pan Bóg zawsze nas uzdalnia do tego, do czego nas powołuje. To nie jest tak, że jestem wpuszczony w coś, w jakiś kanał i ja sobie nie poradzę. On uzdalnia. I jako, że w tej wspólnocie każdy działa i przenika się nawzajem, tak? Kapłani są po to, by być duszpasterzami, a więc pasterzami swoich owiec, strzec ich, udzielać im sakramentów, być przy nich, modlić się za nich, pokutować za nich, ale też im towarzyszyć. Czyli jak to papież Franciszek często mówi, często i gęsto, żeby przenikać za pachem owiec, być jak owce, tak? Z pasterzem, po to jest pasterz. Wiernych zadanie jest to, by przyjmować sakramenty, żyć w świętości, trwać we wspólnocie i pomagać wspólnocie Kościoła. Zobaczcie, kiedy otworzymy Dzieje Apostolskie, początek, tam mamy, że wszyscy oni trwali jednomyślnie w modlitwie, w łamaniu chleba i we wspólnocie. Rzesze przyciągały się do nich. Oni wszyscy tworzyli świętą wspólnotę, dlatego często mówimy, że jest to Kościół pierwotny. Święty Kościół, pierwszy chrześcijan. Ponieważ oni żyli naprawdę idealnie i my powinniśmy z nich czerpać przykład. Żyć we wspólnocie. A więc
działać i współpracować ze sobą. Niestety dzisiaj nie jest tak, że działamy i żyjemy w świętości. Chcemy tak, staramy się żyć jak pierwotny Kościół, ale nam się nie udaje. I papież Franciszek, dlatego też, nie wiem, czy mówiliście o synodzie, o synodalności. Oczywiście ta synodalność w pewnym momencie poszła trochę w innym złym kierunku, źle ją tłumaczono. Poszła w takim kierunku niemieckim. Ale papieżowi chodziło o to, że każdy wierny na mocy swojej świętości powinien działać we wspólnocie Kościoła, wraz z Kościołem. Żeby unikać takiego klerykalizmu. A jam jest święty kapłan i koniec, kropka. Ja tu rządzę. No nie. Ty masz działać we wspólnocie z nami. Ty masz nam pomagać, księże. Ty nie masz być świętą. Wiadomo. Dokończymy sobie, kto chce. Tylko ty masz nam pomagać. Ty masz być z nami. Ty masz nam towarzyszyć. Ty masz animować życie w mojej wspólnocie. A my natomiast powinniśmy również angażować się na rzecz tego wysiłku Kościoła, słuchajcie. My musimy pomagać sobie nawzajem. Dlatego ja mówię ciągle o tym, kto chce odmówić różaniec, kto chce poprowadzić jakąś modlitwę i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że my musimy też angażować się w życie wspólnoty poprzez naszą modlitwę, poprzez prowadzenie modlitwy. Bo to nie jest tak, że różaniec powinien prowadzić ksiądz. Przecież każdy świecki wierny może poprowadzić różaniec. Słuchajcie, u nas w parafii na Skaraszewskiej, nie wiem czy wiecie, jest adoracja cały czas, prawda? Na koniec tej adoracji, przed mszą świętą, o 17:30 jest różaniec. Kiedyś prowadził go brat zakonny. No, brata nam przynieśli, duży mu poszedł. I teraz po prostu wierni świeccy prowadzą różaniec. To jest ich to apostolstwo świeckich. Świeccy też mają apostolować właśnie poprzez modlitwę. Bo ja w tym czasie przenoszę Najświętszy Sakrament z dolnego kościoła do górnego, siedzę w konfesjonale i spowiadam. Jednam. A w tym momencie wierni świeccy angażują się właśnie ten apostolat świeckich. Nie? Dlaczego tak ważny dla nas podatunny jest apostolat świecki? O jakie tu są dobroci! Mój Boże, przerwa na reklamę! Naprawdę, ja tu idę bokiem. Bardzo dziękujemy. Taka apostolat świecki, pamiętajcie. Dlaczego on jest taki ważny? Co wy tu macie dobrego? Ale idziemy, bierzemy i idziemy. Nie zatrzymujemy się. Tak się nie da? Nie ma. Człowiek się nie może w pielgrzymce zatrzymywać, bo to za pielgrzymka. Bierzemy i idziemy. Tak jest, tutaj właśnie się posilamy. Dziękujemy bardzo. Kanapeczka zdrowa. Idziemy dalej. Dziękujemy, przepyszne. Idziemy. Łatamy dziurę. Okej. Chodźcie. Pamiętajcie o piciu. Halo, kobyłka, wyrównujemy! No i słuchajcie. Słuchajcie tam z tyłu. W tym apostolacie świeckich dla nas ono jest bardzo ważne. Dlaczego? W kościele przedsoborowym, nie dziękuję, w kościele przedsoborowym było tak, za apostolstwo odpowiedzialni są tylko biskupi. Koniec, kropka.
i nikt więcej nie może mówić o apostolstwie. No i nasz założyciel, święty Wincenty Palotti, jak go doskonale zapewne znacie, mówimy o nim prekursor Soboru Watykańskiego II. Dlaczego? Dlatego, że on nie tylko modlił się w modlitwach o jedność chrześcijan, czy już wtedy na 100 lat przed Soborem Watykańskim II mówił o ekumenizmie, ale on angażował świeckich na rzecz właśnie apostolstwa. Mówił o apostolstwie świeckich. O tym, że mają iść i głosić Chrystusa. Słuchajcie, przecież Wincenty Palotti, jak powstało zjednoczenie, później Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, czyli księża Palotyni. Powstało tak, lewa wolna. Dlatego, że on miał grupę świeckich, który chciał zaangażować w to, żeby do Afryki podejrze wysłać przekład i modlitwy, przekład Pisma Świętego i modlitwy, nie? On tam zbierał pieniądze i tak powstało właśnie zjednoczenie. On nie szedł po pieniądze sam na to dzieło. On wysyłał świeckich, angażował świeckich. On wszędzie, gdzie mógł, angażował świeckich. Dlatego dla nas, właśnie Palotynów, to działanie świeckich w Kościele jest bardzo ważne. Od właśnie wspólnot, gdzie wspólnota według właśnie też księdza Blachnickiego angażuje i animuje całą wspólnotę parafialną. Ja mam tak tworzyć, tak zarządzać parafią jako, no nie wiem, wikary, proboszcz, żeby ta parafia żyła. Żyła tym bardziej, kiedy mnie przeniosłem na inną placówkę. Bo ksiądz jest dzisiaj tutaj, jutro będzie tam. A wspólnota ma się nie koncentrować wokół księdza, tylko wokół właśnie Jezusa Chrystusa. Lewa wolna! To jeszcze później powiem. Więc dlatego to apostolstwo świeckie jest tak ważne. Dlatego o apostolstwie, to jak ja się angażuję, też później się przekłada na wspólnotę całego Kościoła. Bo wszystko w Kościele, każdy ja jestem połączony ze sobą. Właśnie przez Jezusa Chrystusa. Ja jestem tym winnym szczepem, włączonym i zakorzenionym w Niego właśnie. Dlatego grzech, który ja popełniam, nie jest moją prywatną sprawą. On nie dotyka tylko mnie. On dotyka każdego z nas. Cały Kościół. Jeżeli ja cierpię przez grzech, to każdy inny również przez ten mój grzech cierpi. Dlatego, jeżeli ja apostołuję, ja angażuję się swoim czynem poprzez modlitwę, pracę na rzecz wspólnoty Kościoła, to ja działam na wzrost tego Kościoła. Ale jeżeli ja uciekam, na przykład, no nie wiem, uciekam od różańca, tak, żeby go poprowadzić na przykład na pielgrzymce, albo uciekam od koronki, od śpiewania, to ja uciekam też od tego, żeby apostołować. Żeby działać na rzecz wspólnoty. Lewa. Nie? Bo to, co ja wkładam we wspólnotę, to przez to też będzie rósł cały Kościół. Nie? To tak samo, jak ktoś kiedyś zapytał, dlaczego naszego prowincjała, obecnego prowincjała, wtedy był rektorem seminarium, później był wiceprowincjałem, odpowiedzialny za apostolstwo, za sekretariat apostolstwa. Dlaczego tak dużo trzeba, ksiądz nakazuje, modlić się o powołania? Bo przede wszystkim ja muszę wykazać jakąś chęć tego, żeby były te nowe powołania w Kościele. Nie? Żeby miał kto pracować na rzecz Kościoła. Słuchajcie, i dopiero teraz, po 6 latach, widać efekt tego, bo mamy 9 kandydatów bodajże do postulatu, a więc takiego okresu wstępnego. To jest pierwszy raz chyba od 7 lat czy 8 lat, kiedy tak dużo chłopaków jest właśnie w tym okresie wstępnym. Za co Panu Bogu dziękujemy, bo to jest dla nas bardzo ważne. Właśnie, dlaczego tak mówię o tym apostolstwie świeckim? Nie? Dlatego, że, słuchajcie, księży jest coraz mniej.
I musimy też mieć we wspólnocie tak trochę jak na przykład zachodniego kościoła, a mądrze popełnione to wszystko, połączone, że ksiądz, nie wiem, deleguje zadania na rzecz wspólnoty innym świeckim. Te zadania, które nie wymagają święceń kapłańskich, tak? A więc, nie wiem, odmówienie drogi krzyżowej, odmówienie różańca, poprowadzenie drogi krzyżowej, gorzkie to jeszcze już przynajmniej w sakramencie. Ale nie wiem, na przykład na jakieś inne nabożeństwa, nie? Na przykład majowe, ośpiewanie czerwcowych, tak? Nabożeństw. One nie wymagają tego, żeby ksiądz, nie wiem, prowadził je, tak? Tylko świeccy mogą to zrobić, tak? Katechiści. Czyli przygotowanie, nie, na przykład dorosłych, nieochrzczonych do przyjęcia sakramentów tajemniczych, jak chrztu, bierzmowania i komunii świętej, tak? To na przykład miałem teraz takie dwie panie, no młode dziewczyny. I ja tylko im towarzyszyłem, byłem, bo ksiądz musi być, towarzyszyć, tak? Ale o Jezusie ewangelizować, prowadzić jakieś katechezy, ja tego nie robiłem. Bo jak jeszcze miałbym to zrobić, to ja nie wiem, kiedy bym poszedł spać, nie? To robili katechiści, a więc ludzie wyznaczeni przez księdza biskupa z jego rocznym upoważnieniem do tego, żeby iść i głosić Chrystusa innym. I o taki kościół Panu Jezusowi chodziło, że każdy jest zaangażowany, nie? Każdy angażuje się do tego, żeby iść i działać, nie? A ksiądz ma być. Ksiądz ma być, ma towarzyszyć, ma rozmawiać, ma wspierać, ma prowadzić i dawać sakramenty, ma prowadzić nabożeństwa sakramentalne, nie? Więc naprawdę angażujmy się. Chciejmy się angażować. Chciejmy być w Kościele. Nie jako bierni słuchacze, ale jako czynni chrześcijanie, którzy żyją i działają na rzecz wspólnoty Kościoła. Nie? Bo wiecie, co mnie nieraz tak denerwuje, nie? Jak są, patrzcie, jaka dziura jest w ogóle. Wyrównujemy. Wiecie, co mnie denerwuje nieraz? Że jest na przykład rada parafialna, nie? Jest zebranie rady parafialnej. No i członkowie tej rady mówią, no to może byśmy zrobili festyn parafialny. I na kogo to wszystko spada? Na księdza. Nie ksiądz organizuje festyn parafialny, na przykład, tak? A dlaczego ksiądz go ma organizować? Niech to będzie działanie całej parafii. Niech to będzie działanie każdego z członków, tak? Ja go mogę być i koordynować, ale niech parafia zrobi, niech to rada parafialna zrobi, nie? Jak ktoś wpada na pomysł, to niech go wykona. Tak? No bo, sorry, ksiądz nie jest w stanie wszystkiego zrobić. No naprawdę, no nie jest w stanie. Na przykład my z księdzem Marcinem, tutaj w pielgrzymce jest tak zrobione, nie wiem, czy to zauważyliście, ale każdy ma swoje zadanie. Każdy wie, za co jest odpowiedzialny. Tak? Kierownik trasy jest odpowiedzialny za trasę i za porządkowych, tak? Szef porządkowej jest odpowiedzialny za porządkowych. Siostra Danusia, szefowa medycznych, jest za medycznych. Kwatermistrz Baca za noclegowych. Siostra Karolina jest odpowiedzialna za obiadowych. I nikt się w sobie nie wtrąca, bo każdy wie od lat, za co jest odpowiedzialny. A my z księdzem Marcinem jesteśmy po to, żeby na to wszystko czuwać i nadzorować, tak? Być. By to, ten finał, a więc wyjście szóstego, było wyjściem, tak? Nasza praca jest przez cały rok na tym polu, tak? Żeby spotkać się, zebrać i trzymać ich wszystkich w garści, nie? Żeby się nam nie rozsypali. Bo jak się rozsypią oni, to się pielgrzymka rozsypie. I tak jest z każdym jednym. Dobrze funkcjonująca parafia, czy wspólnota jest wtedy, kiedy jak księdza przenoszą, to wspólnota trwa i co więcej, wzrasta jeszcze. Tak? Bo jeżeli ksiądz odchodzi i wspólnota się rozsypuje, to czyli, że ksiądz nie skupiał na Panu Jezusie, tylko na sobie. A więc jest kim? Egoistą. A egoizmu unikamy, bo to grzech.
łączymy dziurę. Więc moi drodzy, róbmy w swoim życiu tak, abyśmy byli czynnymi katolikami, chrześcijaninami, żebyśmy nie siedzieli na kanapie, tylko poszli działać. Działać. Bo Kościół jest od działania, od zbliżania do Jezusa Chrystusa. I chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. A więc działajmy. Działajmy.